Najbardziej istotne w aktywności fizycznej jest to, aby ona przynosiła korzystny efekt i unikać wszelkich urazów i kontuzji. I tutaj jest ważne kilka czynników. Po pierwsze, ważne jest odpowiednie przygotowanie się, czyli na początku naszej drogi w bieganiu najlepiej skonsultować się z trenerem, fizjoterapeutą, czasami sprawdzić przez lekarza ortopedę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do uprawiania tej formy aktywności. Przygotować się odpowiednio do treningów, plan treningowy, zaplanować czas na regenerację. Jeżeli są jakieś problemy, kontuzje, to trzeba modyfikować na bieżąco, nie wolno czekać. Czasami zmodyfikowanie jakichś niewielkich elementów treningowych daje dużą poprawę, a jeżeli dolegliwości przejdą w proces przewlekły, są bardzo trudne później do leczenia. Ważne jest też dbanie o właściwy sprzęt, w przypadku biegaczy buty. Oczywiście wszystko zależy od wagi, jak biegamy, gdzie biegamy, ale buty powinny być wymieniane mniej więcej co 650-800 km, w zależności właśnie od preferencji i rodzaju biegu. Ważne jest też, jeżeli zwiększamy obciążenia, stosować regułę 10%, czyli na każdy tydzień zwiększanie długości dystansu o 10% obciążenia, czyli jeżeli biegamy 10 km, chcemy zwiększyć nasz dystans, to w następnym tygodniu biegamy 11 km i tak aż chcemy osiągnąć jakąś daną odległość.